Nowotestamentowe słowo wyznaczone na dzień dzisiejszy, zapisane jest w Księdze Objawienia Świętego Jana w 1 rozdziale, 18 wierszu. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Lęk, strach. To uczucie żyje w nas od poczęcia. Rządzi nami, osłabia nas, ale i chroni. O strachu mówił Sokrates, badał go Freud, pisał o nim Dante. Dzieli na części. Pierwsze selekcjonuje i diagnozuje. Z wiwisekcji strachu powstały fobie, lęk, psychozy i nerwice. Na pytanie, czego boimy się najbardziej, odpowiadamy – śmierci. Czy słusznie? Po ludzku mówiąc – słusznie, boimy się śmierci. Czy jednak z perspektywy ludzi wiary lęk ten jest uzasadniony? Co mówi Boże Słowo? Ofiara Jezusa, Jego zmartwychwstanie, pozwoliła apostołowi Pawłowi świadczyć: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie, bo Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Oto żyją na wieki wieków. Jak to się stało? Świadczy o tym choćby Szymon Piotr, ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Żyjący na wieki wieków, odtąd śmierć straciła nad Jezusem swoją moc. Jego dusza nie została w Szeolu, jak pisze Księga Dziejów Apostolskich, ale dokładnie tak, jak zapowiadał w psalmie Dawid. W koronie chwały i nieśmiertelności, w boskiej naturze, Mesjasz znalazł się daleko poza zasięgiem władzy śmierci i otchłani. Oddając swe życie w ofierze jako odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus otrzymał także klucze śmierci i piekła. Skorzysta z nich, jak sam obiecał. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Apostoł Paweł pisze: a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ten fakt sprawia, że potwierdzenie znalazły słowa: nie bój się i nie lękaj się. Pamiętamy te słowa, kierował Bóg do swego ludu, prowadząc ich do ziemi obiecanej. Słyszeliśmy je w dzień Nowego Roku z Księgi Jozłego, do którego Bóg zwracał się w słowach: nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Przez proroka Izajasza zapewnił Bóg naród Izraela: nie bój się, bom ja z tobą, nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Trafnie zinterpretował te słowa król Dariusz, który widząc wspaniałą opiekę i ochronę, jaką Bóg otoczył Daniela, wydał dekret do wszystkich narodów swego królestwa, aby bali się Boga, Boga Daniela. Kazał napisać: on bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a Jego królestwo jest niezniszczalne i władza Jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. A co mówi i czyni zmartwychwstały Zbawiciel? On położył swoją prawicę na każdym z nas,
Uczynił to w czasie chrztu, kiedy przyjął nas do społeczności z sobą, zapewniając, jak to wcześniej uczynił Bóg ustami proroka Izajasza: nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. To nie bój się. Czy też jak pisze apostoł Jan: nie lękaj się, niesie w sobie zapewnienie. Przez chrzest odrodziłem cię do nowego życia, uświęciłem cię, obdarzyłem darem wiary. Masz udział w mojej śmierci i w moim zmartwychwstaniu. Masz moją łaskę i miłość, od której nic, nawet śmierć, nie może cię odłączyć. Bo oto ja, mówi Jezus, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Trwaj we mnie, bądź mocny i mężny, silny wiarą i ufnością. Amen.